No dobra, wiadomo, że Red Pillu nie lubi lewica, dlatego że podważa ich teorię czystej prawicy, a dlaczego go nie lubi konserwatywna prawica? Ponieważ podważa ich założenia, że podstawowym obowiązkiem mężczyzny jest poświęcanie się, kropka. Instynkt dbania o plemię, o kobietę, kropka. Żadnej władzy o tym nie myślcie, chłopaki. To znaczy, kiedyś dla nich to byłoby oczywiste, że wykonywanie tych obowiązków wymaga narzędzi. Dzisiaj nie, ponieważ zostali pokąsani przez feminizm i z tyłu jest strach, że jak pozbędą się tej jedynej funkcji, która jest przydatna dla kobiet, no to one się jeszcze bardziej od nich odwrócą i kopną ich w tyłek. I tutaj oni nie widzą, dlaczego to wszystko rozwala tak miłe ich sercu instytucje jak rodzina oraz naród. No bo naród to rodzina rodzin, a rodzina to instytucja hierarchiczna. I ile by się na to dzisiaj nie obrażać, ta rodzina potrzebuje głowy. Tą głową w 9 wypadkach na 10 może być mężczyzna, ze względu na to, że go według was Bozia takim stworzył, według mnie ewolucja. Instynkt dominacji u mężczyzny, instynkt opieki nad całą tą resztą. To wszystko ładnie się spina i daje całkiem fajny rezultat. Gdzieś trafiłem na badania mówiące o tym, że chłopcy dużo chętniej obchodzą przeszkody, czy coś z nimi robią. Dziewczynki dużo chętniej, jak na nią trafiają, po prostu siadają i zaczynają płakać, aby ktoś im pomógł. I tak to u nas zawsze funkcjonowało, a w świecie, w którym rozwody są bardzo łatwe, a państwo tak na dobrą sprawę przez instytucje, jakie stworzyło do nich podżega, no to rozwalono nam tą rodzinę rodzin. Mężczyźni muszą mieć tą świadomość, że jak nie będą grzeczni, to właśnie żona się obrazi i zabierze dzieci. W tej sytuacji, jak zacznie on się zajmować jakimiś pierdołami poza absolutnie życiem osobistym, no to naraża się na to, że będą z tego znacznie większe konsekwencje, to później się nie dziwcie, że nie ma w ogóle żadnej siatki oporu. Bo to, co dzisiaj mamy, to są produkty rodzinno-pochodne, a skoro nie ma rodzin, tylko produkty rodzinno-pochodne, to też nie ma rodziny rodzin, nie ma wspólnoty. My dzisiaj jesteśmy dużo bardziej polactwem niż wtedy, kiedy byliśmy nim w XIX wieku. Wtedy ta wspólnota przednarodowa miała większe szanse przetrwania, ponieważ była bardziej funkcjonalna. Ona dysponowała mężczyznami, którzy w jakiś sposób byli autonomiczni i którzy dysponowali siecią wsparcia ze strony innych mężczyzn, którzy byli ich krewnymi, także można było zadąć w ruch i stanęło ramię przy ramieniu. Dzisiaj tego nie ma. I bez zdania sobie sprawy, jak funkcjonuje natura ludzka, jak funkcjonuje człowiek, to nic pozytywnego z tego wszystkiego nie pojawi się, nie będzie. Naciskanie ciągle na mężczyzn, żeby jechali wyłącznie na instynkcie opieki nad kobietami i wbijanie w nich tego białego rycerza, to tylko może zakonserwować obecny bajzel, ale na pewno nie wyciągnie nas z kłopotów, w których obecnie jesteśmy, czyli z powolnego rozpadu społeczeństwa i wymierania. Także no, drodzy kakserwatyści, przestańcie być właśnie kak. Zostańcie zwykłymi konserwatystami, tylko najpierw pogódźcie się z tym, jakimi nas uczyniła dla niewierzących ewolucja, dla wierzących Bóg.